Słuchajcie, w ostatnich dniach na granicy mogliście zauważyć filmy, które ja też udostępniałem odnośnie, można powiedzieć, pokazania portów przeładunkowych oraz sytuacji, jaka dzieje się na granicy, czyli po prostu, że niekontrolowany przepływ produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. On cały czas działa i mimo tego, że są zapewnienia, że tak naprawdę teoretycznie mamy to wyłączone, że tak naprawdę jeżeli zwykły konsument by sobie poczytał gdzieś w internecie, to tak naprawdę te produkty nie powinny wpływać do któregoś tam czerwca. Natomiast rolnicy strajkujący na granicy nie przepuszczają po prostu tirów z produktami rolno-spożywczymi i okazuje się, że tych tirów jest ogrom po prostu, które wcześniej przejeżdżały, dopiero rolnicy to odkryli. Moi drodzy, i była grupa chłopaków z gospodarstwa rolnego Ojdana. Filmiki, które ja też udostępniałem, oni odkryli te porty przeładunkowe, pokazali, jak wygląda faktycznie sytuacja na granicy. I w tej chwili służby ukraińskie, można powiedzieć, poszukują Huberta Ojdane. Jest on na liście wrogów Ukrainy i po prostu dostaje jakieś tam telefony z pogróżkami, jakieś SMS-y, które po prostu wskazują na to, że jest on po prostu, można powiedzieć, wrogiem publicznym Ukrainy. Więc, moi drodzy, to dzieje się patologia, ponieważ my, Polacy, pomagaliśmy, przyjmowaliśmy Ukraińców pod swoje dachy, a teraz, jeżeli my walczymy o swoją gospodarkę, to jesteśmy jakimiś zbrodniarzami i z nas, Polaków, robi się jakiś po prostu wrogów publicznych numer jeden, dlatego, że po prostu obnażyliśmy, jak to naprawdę wygląda, że ten handel tak naprawdę bez tego cła nie powinien iść, a idzie. Chłopaki to obnażyli, pokazali to w internecie, te wideo się, można powiedzieć, mocno rozpowszechniło. Dopiero teraz ludzie zobaczyli, jak to naprawdę wygląda i Ukraińcy mu grożą. Powiem wam, że to jest patologia, natomiast Hubert w ostatnim wystąpieniu powiedział, że żeby po prostu on jako osoba po prostu się tego nie boi i apelował do nas rolników, do strajkujących, żebyśmy po prostu nie odpuszczali, żebyśmy się też nie dali. Także 20 lutego jak najbardziej ten protest jest i Hubert namawiał nas do tego, żebyśmy się nie bali, żebyśmy nadal po prostu strajkowali, bo jeżeli nie teraz, jeżeli teraz tego nie zrobimy, a to już się tak po prostu rozniosło, mamy takie poparcie wśród społeczeństwa, że jeżeli teraz tego po prostu nie bujniemy dalej, jeżeli to nie pójdzie dalej, to tak naprawdę już nie mamy po co, można powiedzieć, wracać do tego rolnictwa, bo to będzie nieopłacalne, a wy, konsumenci, też będziecie na tym cierpieć i my, konsumenci, bo ja, jak i wy, jesteśmy konsumentami. Także, moi drodzy, dzieją się patologie, rolnicy to wygrywają, jeszcze nam grożą Ukraińcy, którym my pomagaliśmy przez ostatnie 2 lata. Czasami się traktuje ich lepiej niż nas w Polsce. Moi drodzy, tu coś się dzieje po prostu nie tak, ewidentnie po prostu trzeba zareagować, trzeba z tym skończyć, bo jeżeli my tego nie zrobimy, jak już to rozpoczęliśmy, to naprawdę nie będziemy mieć w ogóle do czego wracać.